Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andet i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu paczki od widza na moim kanale. Moi drodzy, mam tutaj taką cudowną paczuszkę, która jest zapakowana i przyszła do mnie priorytetem, słuchajcie. Nadawcą jest Mieczysław, ale wiem, że to nie jest od Mieczysława, a od jego córki, która się ze mną kontaktowała albo mailowo, albo na Instagramie, taki się przynajmniej kojarzy, więc mam nadzieję, że zaraz jak otworzę paczkę, dowiem się od kogo jest dokładnie, w sensie poznam imię dziewczyny, która wysłała, bo mam wrażenie, że na pewno jest to dziewczyna, bo pisaliśmy na Instagramie, taki się przynajmniej wydaje, jeżeli coś mylę i za chwilę się okaże, że nie, to przepraszam, ale wiecie, dobra, jadę, słuchajcie, wiecie, jakieś perfumes czy coś, a tu Poczta Polska. No byłem bliski perfumes, ale nie. Czekajcie, ja tu zaraz wszystko rozpracuję, machen. O, cyk. Oczywiście walę w mikrofon, prawda, także szumy i efekty specjalne są bardzo mile widziane, jak zawsze, tak? Oh my god. Czekajcie, ja się tym męczę, no. Dobra. Poszło. I teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj. To chyba będzie od... Kurde, nie wiem, czekajcie. Nie, tu jest góra. Tu jest góra, gdzie jest ten X-ik. Więc ja tu sobie się wkuję. Czy to jest góra? Czy to jest dół? Nie, to jest góra. To jest, słuchajcie, góra na... Czy to jest góra? Nie, to jest góra. Górara. Dobra, widzę, że jest już list. Słuchajcie, tutaj mam takie, o, proszę bardzo. Na odcinek najpierw. Dobra, widzę, zaraz będziemy robić. Więc zapewne dowiem się imienia. O, tak, słuchajcie, mamy tutaj. Coś tam pachnie, ale jeszcze nie wiem co. Moi drodzy, czekajcie, już patrzymy, no halo. O, list na odcinek, czytaj najpierw, dobra. Witaj Maćku, jestem Kuro? Karo, twoim fanem od pierwszego parkura Paradise. Jestem uczniem pierwszej klasy LO. Czekajcie, nie ma tu napisane imienia? Na profilu Matwis do wysłania paczki zbieram się od mojego powrotu z Japonii w sierpniu. Zbierałem się. To jednak dziewczyna jest! Ej, to ja coś pomyliłem. Jezu, przepraszam. Słuchajcie, bo była taka historia, że pewna Wicka pisała do mnie na Instagramie, że nie może wysłać mi paczki osobiście, w sensie, że ma daleko pocztę i że tato tą paczkę zawiezie na pocztę i że podpisze się swoim imieniem i nazwiskiem, żebym wiedział, że to, że jej imię będzie w liście. Ej, czekaj. Ej, mam konsternację. Zbierałem siły i czas na wysłanie, a i tak musiał wysłać ją mój tato. Nie, ja nie chcę. Czyli jedna, dobra, Jezu, przepraszam. Czyli, ej, to może dwie osoby to zrobiły. Bo tu jest o Japonii, a ja, ej. Jestem w konsternacji, ale dobra, okej, poczekajcie. Bardzo lubię oglądać twoje wszystkie serie. Mam nadzieję, że zawartość paczki się spodoba, a w niej jest koperta z mojego... Koperta z 16 zdjęciami z mojego wyjazdu. Ładne miejsca. Butelka wody brzoskwiniowej. O, oby przeżyła. Zobaczymy zaraz. Coś, co chyba jest ostrymi chipsami. Dziękuję. Kilka razy dwa. Truskawka i zielona herbata. O Jezu, dziękuję. No i folia bąbelkowa. Poki, czyli paluszki w czekoladzie. Cukierki o smaku kiwi razy dwa. Dziękuję. Tylko wiecie co? Tu... Karo? Może... Nie potrafię sobie odczytać imienia. Mam nadzieję, mój drogi, kochany, cudowny widzu, ja cię przepraszam serdecznie za to, że Jezus Maria, że mi się wszystko pomieszało, ale wydaje mi się, że pisała to do mnie dziewczyna odnośnie tego, że będzie taka paczka, więc może faktycznie taka paczka przyjdzie jeszcze i ja nic nie mieszam, może się kochana widzko też odezwiesz w komentarzu, może będzie raźniej i nie wyjdę na lamę. Czy ktoś z was rozczyta imię? Tu jest na początku, tu, o. Jestem Kuro? No nieważne, ale dziękuję za paczuchę i słuchajcie, będziemy odpakowywać. Boże, ale wstyd. To jest, ja nie wiem. Dobra, mamy słuchajcie folię bąbelkową, będę teraz bąbelczył, ale mamy słuchajcie zdjęcia i my sobie oczywiście obejrzymy. Proszę bardzo, są w koperciożce. Uuu.
Co to? Nie wiem, co to, ale zobaczcie, to jest coś takiego. Nie wiem, czy będziecie dobrze też widzieć, bo wiadomo. Ej, takie miejsce hotelowe? Ja bardzo chcę pojechać do Japonii, w sensie bardzo mi się podoba Japonia i szczególnie Tokio nocą i w ogóle, ale wiecie, jak to jest z podróżami. Wszędzie dobrze, w domu najlepiej, ale obiecuję sobie, że kiedyś pojadę i was tam zabiorę oczywiście, jeżeli będzie mi dane pojechać, to będzie vlogasek. Słuchaj, tu mam jakieś piękne ogrody, takie typowo japońskie, zobaczcie. To się nie chce... Jakieś paski latają przez ten ekran. O! Lodzik. Ja mam nadzieję, że mój kochany widz się nie obrazi. Przepraszam. No i naprawdę nie chciałem. Tu znowu lodzik. Dobra. Tu mamy, słuchajcie, jakieś drzewo, jakieś parki chyba. Proszę bardzo. Ogólnie Japonia jest piękna i te krajobrazy, i ta zieleń, i to wszystko jest takie cudowne. Zobaczcie, tu mamy jakąś statuę, jakiegoś Buddę. Jakiś posążek. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Tam jest chyba jakaś rzeka gdzieś w tle. W sensie tutaj na górze. Nie wiem. Ale Japonia jest cudowna. Boże, jakie cię zazdroszczę. O, tu mamy, słuchajcie, bibliotekę z mangami. Albo jakiś sklep z mangami. Kiedyś czytałem mangę. Zawsze lubiłem to, że czyta się jakby od tyłu. W sensie od tyłu się idzie do przodu. Tak się czyta mangi. Proszę bardzo, tu mamy... O... To nie wiem, czy ile wy z tego widzicie, bo tutaj paski latają na tym ekranie, w sensie coś się odbija od zdjęć, wiadomo, no nie? O, wow, jakie w ogóle jest artystiko, zobaczcie. Taki bong andec. Japoński bong andec. Tu coś mamy też, proszę bardzo. O, nie wiem, ile wy z tego naprawdę zobaczycie, ale jest. Proszę bardzo, kolejny view. Kolejny jakiś posąg. No coś niby widać, kochajcie mnie, tak już będzie fejla życia. O mój Boże. Nie wiem, czy bym pogłaskał, może i bym pogłaskał, słuchajcie. No. Zobaczcie, jaki ma ładny strój. Różowiutki, taki kawaii. No, bardzo ładnie. O ja, nie no, te widoki, no zobaczcie, no. Przecież to jest przepiękne. I cudowne. O, i tu mamy początek zdjęcia, więc dobra, to już było. I teraz tak, moi drodzy. Tu mamy O, trochę się korek zmiotł. Ale to jest woda brzoskwiniowa. Jezus Maria. Ja ją wypiję. Tylko nie teraz, ale ja ją wypiję. Ja ją do lodówki sobie, słuchajcie. Tak się prezentuje. Nie wiem, czy ile wy z tego zobaczycie. Ja oczywiście japońskiego nie znam, więc nie mam bladego pojęcia, o co w niej chodzi. Ale no, domyślam się, że jest dobra i cudowna i japońska, i brzoskwiniowa. Jaka w ogóle słodka brzoskwinka tu jest. Także tak, mamy buteleczkę. I teraz tak, słuchajcie, tutaj mamy te poki, o których było napisane w liście. Tylko one chyba... To jest ta zielona... Czekajcie, szereg happiness poki, ale nie wiem... Dobra, ale są, ja je bardzo lubię, poki są spoko. W takim opakowaniu poków jeszcze nie widziałem i nie spotkałem, ale dobra. Nie będziemy narzekać. Oczywiście, że spróbujemy chętnie. To, że biegam, nie znaczy, że czasem sobie nie mogę coś takiego chili deja zrobić, prawda? Słuchajcie, tutaj mamy też chipsy. I to są... O mój Boże, one, słuchajcie, będą chyba faktycznie piekielnie ostre i ja je zjem. Może to prawda nie dzisiaj, ale je zjem. Ile to w ogóle ma... Jestem ciekawy, ile to ma gram. Zobaczcie, to jest taka... Boże, jakie to... Awe! Takie... No. Ale czekajcie, nie wiem, jaka to jest gramatura tego. Ile masz gramów? O Jezu, nie, stój. Ale jest, dobra, nie wiem jak... Ej, jestem ciekawy, słuchajcie, może na jakimś live się skuszę. Dobra. I teraz tak. Tu ma, o Jezu, KitKat truskawkowy, dziękuję. I tu mamy, słuchajcie, KitKata też o smaku zielonej herbaty. Proszę bardzo, tak się to prezentuje. I miały być cukierasy. A, dwie sztuki, dobra, mam. Kiwi. O, takie. Ja sobie tego kiwi zaraz otworzę, bo ja bardzo lubię kiwi. Naprawdę, uwaga. Zobaczymy, jak on wygląda najpierw. Czekajcie, ja to otworzę. No, wyłaś. O. Jak wyglądasz? No, chodź. Nie wstydź się. O.
No, pachnie jak cukierek po prostu. I tak się prezentuje. No dobra. O mój Boże. Jak już nic więcej nie ma, słuchajcie, jest... O, puste. Jakie to jest dobre. O mój Bo... Słuchajcie, paczka jest cudowna. Ta woda, o nie, ja ją do lodówki zaraz włożę. Nie wiem, czy ona ma jakiś termin przydatności, ale ja ją włożę do lodówki i... Takie się robi takie trochę powoli miętowe. Powiem, że dobre. Bardzo dobre, bardzo dobre. Także co? Ja bym chciał cię, mój kochany widzu, chyba Karo jest napisane, tak mi się wydaje, albo Kuro. Albo ja nie wiem czytać. Karo chyba. Może Karol miał być? A może Karol jesteś, co? Ale wiem, że jesteś pierwszy klasie liceum na matwizie, więc ja cię podziwiam za profil matwizu, bo ja matma i fizyka to tak I mam nadzieję, że się nie gniewasz. I dziękuję za paczuchę, bo jest cudowna. Lubię takie gifty, lubię takie gesty. I bardzo dobre. Bardzo mi smakuje. Dziękuję. Mam nadzieję, że odwiedzisz się w komentarzu i że mnie nie połkniesz w całości ze złości, że pomyliłem ci się czym, ale jestem pewny, że pisała też do mnie dziewczyna, że przyjdzie paczka od niej, ale podpisze się za nią tato, bo ma bardzo daleko pocztę i bardzo ma daleko miejscowość. Mam nadzieję, że Wicka też się odezwie w komentarzu i powie, że faktycznie tak jest i że nic go nie pokręciłem. Proszę, błagam, będzie super. Natomiast moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję. Jestem tutaj ciekawy tych chipsów bardzo, bardzo i tej wody. Ogólnie wszystkiego, bo wszystko co japońskie to jest super. No. I dla was serdeczne lowki kicki bezowskie, was buziakuję mocno. I słyszymy się w kolejnym unboxingu na kanale paczki, tylko paczki żadnej na razie chwilowo nie mam, więc pewnie muszę pójść na pocztę, może jakaś paczka wpadnie, zobaczymy. Jeżeli ktoś ma ochotę wysłać jakąś paczuszkę, to pamiętajcie, że na dole w opisie filmu jest linkacz, na jaki adres to zrobić, linkacz, jest opis, na jaki adres to wysłać. No, a ja wam serdecznie dziękuję, dla was lowki, kiski i bezowski, buziakuję was mocno i słyszymy się w kolejnym materiale, nie tylko z unboxingów, ale też z gier, na kanale. Trzymajcie się, cześć. No i pa.